szanownych gości, księdza proboszcza Jana Kulik, panią wójt Grażynę Jaszczu, nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców. Proszę panią magister Marię Kryńską o odczytanie listu podlaskiego kuratora oświaty Jerzego Kiszkiel, skierowanego do dyrektora, nauczycieli, rodziców. Drodzy uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkół i placówek oświatowych. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to dzień, kiedy cała społeczność szkolna, jeszcze może trochę w wakacyjnych nastrojach, wyrusza w kolejną drogę do sukcesu. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to też doskonała okazja do kilku refleksji nad pracą nauczycieli, odpowiedzialną i trudną, ale dającą wiele satysfakcji i radości. W roku szkolnym 2013-2014 na okręt zespole szkół w Mirejczyce, której organem prowadzącym jest gmina Mirejczyce, rozpocznie 177 uczniów. Moje wystąpienie dobiega końca, gdyż widzę, że nasi uczniowie nie mogą się już doczekać spotkania w klasach oraz rozmowy ze swoimi koleżankami i kolegami, których nie wiedzieli przez 2 miesiące. Dlatego też rok szkolny 2013-14 uważam za rozpoczęty. Czas wracać do szkolnych ławek, czas spotkać tajemniczymi ścieżkami wiedzy. Zadbajmy, by wszyscy dotarli do celu i poczuli radość dobrze wykonanego zadania. Zapraszam na spotkanie z wychowawcami w klasie.